Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i co to było? Ano, to było wyzwanie dla Was. Piękny wynik, tak? To moja bitwa, na którą, na, którą znajdziecie oczywiście na moim kanale. To były chyba moje największe uszkodzenia w całej karierze WOTA. Prawie 12 tysięcy samych uszkodzeń, jeżeli chodzi o uszkodzenia, właśnie zadane. Plus do tego asysty, ale tego akurat nie liczę. No i teraz. O co tutaj w tym chodzi, jeżeli chodzi o ten materiał? Ano mianowicie chodzi o was, o was leniuchów, że tak powiem. Z tego względu, że chcę was jakoś rozruszać i dać wam pewną, można powiedzieć, pewne wyzwanie pokonać Hincula. Tak, pokonać Hincula. Jeżeli ktoś zrobi większe uszkodzenia ode mnie, dostaje nagrodę. Oczywiście są, znaczy jest kilka warunków. A mianowicie, pierwsza rzecz, film, który nagracie z tej bitwy, chciałbym bardzo, bardzo pokazać na moim kanale. I kolejna rzecz, raczej tylko i wyłącznie chciałbym, żeby to był film nagrany nie w trybie powtórkowym, z tego względu, że przy takiej bitwie, przy takich uszkodzeniach, naprawdę wypadałoby już obejrzeć bitwę tak, jak powinna ona wyglądać. To jest, można powiedzieć, najważniejszy warunek. Kolejna rzecz. Ci co, dajmy na to, może mają takie bitwy co drugą bitwę. To nie będzie tak, że jeden, dajmy na to, z wizów, czy jeden gracz otrzyma wszystkie nagrody. Nie, dajmy też szansę innym. Tak więc ten kto prześle mi bardzo fajną bitwę z takim wynikiem który mnie pobije akurat około 12 tysięcy będzie nagroda a nagrody te za te najwyższe wyniki będą to nagrody 7 dni konta premium niestety nie udało mi się wyciągnąć większych można powiedzieć nagród od Wargamingu ale dobre myślę że to również i to, to co mamy to co po prostu tym czym dysponujemy ja wiem, że można powiedzieć, że jest garstka takich graczy, którzy robią takie wyniki i takie bitwy im się trafiają. Wiem o tym, ale również wiem o tym, że graczom, ci co się w ogóle nie spodziewają, oczywiście zrobić taki wynik, również takie bitwy się trafiają i robią takie wyniki. Tak więc z miłą chęcią, ja chciałbym pokazać takie bitwy na moim kanale, żebyśmy w większym gronie. Wasze potyczki widzieli. Tak jak to robię od jakiegoś już czasu, pokazuję oczywiście wasze bitwy, ale takich wyników, można powiedzieć, dość wysokich, naprawdę nie jest wiele. Największa, największe uszkodzenie chyba było 12 101, właśnie z was przesłał mi. Jest oczywiście bitwa na STB-1. Ja pamiętam bardzo dobrze tą bitwę. I to chyba, chyba były największe uszkodzenia, jak się nie mylę. Nie pamiętam dokładnie, jak się nie mylę, na moim kanale. Tak więc, cóż, wyzwanie jest dość, można powiedzieć, i trudne, ale i dość dla niektórych łatwe. Tylko i wyłącznie musicie mi przesłać powtórkę. Kontakt oczywiście, piszcie do mnie na albo na Discordzie, gdzie możecie mnie znaleźć bez żadnego problemu. Druga sprawa, możecie pisać oczywiście na Facebooku, ewentualnie. Pod filmem gdzieś zamieście po prostu komentarz, a ja Wam dam namiary, jak możecie się ze mną kontaktować, jak możecie przesłać się taką powtórkę. Tak więc takich bitew, takich powtórek jest, można powiedzieć, nagród tylko 5 sztuk. Po 7 dni konta premium, ale dla, można powiedzieć, mniejszych wyników, już mniej więcej od 11 w górę, tak mniej więcej tak, no 10 tysięcy, jak będzie, no to. Średnio będę w sumie tak patrzył, ale jeżeli będą to wyniki powyżej 10, tak 10500, tylko około 11, no to również są nagrody i też dla pięciu można powiedzieć graczy, którzy postarają się przesłać mi taką powtórkę, żebyśmy mogli po prostu ją zobaczyć. Jeżeli zrobicie to na niższych poziomach niż 10, to będzie jeszcze lepiej, na przykład na 8 taki wynik, no chyba nie jest to raczej możliwe. No ale słuchajcie, macie spore pole do popisu. I tutaj obojętne jest to, na jakim pojeździe, czy to jest gwiazda, czy to jest Arta, czy to jest met, czy to jest czołg ciężki. Tutaj naprawdę nie ma kompletnie znaczenia, tylko liczy się wynik. Kolejna rzecz. Nie może to być na przykład, że ktoś zrobi 5 tysięcy uszkodzeń i na przykład 7 tysięcy asyst i to jest po prostu łączony wynik. Nie. Tutaj tylko i wyłącznie chodzi o uszkodzenia. Ewentualnie, jeżeli chcą asysty, to naprawdę by musiały być dużo, dużo wyższe niż te, tutaj ten wynik, który ja Wam przedstawiam, czyli słuchajcie, jest tutaj 11, 12, 13, no ponad 13 tysięcy, tak? Jeżeli ktoś zrobi takie asysty, no to mo można by było. Się jeszcze tutaj zakwalifikować, jeżeli tych powtórek z takimi wynikami nie było byłoby dużo. Tak więc myślę, że prawa, sprawa jest prosta. Kolejna jeszcze rzecz, prosiłbym, żeby materiały były w miarę dobrej jakości. To jest bardzo ważne również. I druga sprawa, żeby nie było tych dźwięków, nie wiem, tam z grup czy coś, żeby po prostu nie było w tle innych graczy słychać, a Ewentualnie jakieś tam rzucania mięchem, to już totalnie odpada. No, słuchajcie, chciałbym po prostu to pokazać na kanale, żeby to miało jakoś ręce i nogi, bo również młodzi widzowie oglądają. A no, nie chciałbym po prostu, żeby ci młodzi widzowie słuchali, jak ci starsi rzucają mięsem. Jeszcze mają na to czas, tak więc uszanujmy to i dajmy dobry przykład tym młodszym. Tak więc cóż, myślę, że wyzwanie dość w miarę proste. Aczkolwiek bardzo trudne, i do kiedy to trwa? Do, do tej pory aż po prostu będę miał te kody, nie rozdam ich wszystkich. Tak więc, cóż, a kolejna rzecz: postaram się robić takich materiałów na niższych również poziomach. Najmniej na to wybierzemy sobie ósmy tier i przykładowo pułap 9000, trzeba zrobić, czy coś takiego. Ale to mówię, to już w przyszłości. Mam nadzieję, że postaram się jak najwięcej od, od Wargamingu dla Was wyciągać. Jakiś tam, właśnie takich bonusów, nie bonusów czy może czołgi premium, zobaczymy. Z tego względu, że słuchajcie, tak naprawdę nie mamy polskiego forum, nie mamy polskiego wsparcia, nic nie ma kompletnie, jeżeli chodzi o nasz język. I tak naprawdę, gdyby ja jeszcze jestem pijany, gdybyśmy my się nie jakoś nie angażowali, to nie ma kompletnie komu, jeżeli chodzi o polskojęzyczny tutaj kontent nie ma komu. To by się po prostu tym zajmował, doskonale o tym wiecie. Tak więc bardzo Was proszę trzymajmy się razem. No mówię, nie jest nas jakoś tam dużo. A ci, na przykład oglądałem wczoraj, co mnie totalnie wkurzyło. Oglądałem wczoraj streama Wargamingu, oczywiście tych z Chicago. No i oni tam dają kody, rozdają, tak. No i wkurzyłem się. Tak, się, tak naprawdę się wkurzyłem z tego względu, że słuchajcie, wiem, że wielu Polaków nas ogląda te streamy, wiem, że też wielu tam się udziela i nie pamiętam, żeby jakikolwiek ktoś właśnie od nas dostał jakiko jakikolwiek kod czy cokolwiek. Nie zawsze są czytani, wybierani ludzie czy gracze, no nie wiem skąd, ale. No, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tam właśnie od nas coś dostał. Może się mylę, ale naprawdę ja tego nie słyszałem. Tak więc ja powiedziałem, postaram się od Wargamingu jak najwięcej wyciągać dla Was, żeby, żebyście i Wy również nie byli pokrzywdzeni, żebyście też również coś mieli. A mówię, takie, można powiedzieć, wyzwanie nie jest jakoś mocno trudne. Ja wiem, że takie bitwy się zdarzają czasami, można powiedzieć, że jedna w życiu, bo akurat z takim wynikiem ja akurat miałem jedną w życiu. Nie udało mi się tego wyniku pobić. Były tam bitwy około 11 tysięcy, ale nie wyższe jak tutaj. Tak więc cóż, to było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie w komentarzach pod filmem. A myślę, że nie było tutaj nic skomplikowanego, tylko i wyłącznie liczy się wynik wysoki ponad. Te, dajmy na to 11,900 i te będą brane, może być 11,500, to ustawmy sobie taki pułap 11,500 i od tego możemy po prostu się już licytować. Jeżeli ktoś wyśle mi powtórkę, będzie 12 z groszem, no to ten wiadomo niższy pułap nie będzie brany pod uwagę. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie jest to jakieś mocno wygórowane tutaj wyzwanie, ale co najważniejsze, Uwierz, uwierzcie mi, wielu z Was z miłą chęcią również by zobaczyło taką powtórkę, jak któryś z Was coś takiego robi, bo to jest naprawdę niesamowite i ciekawe, jak do tego doszło. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!